proszę państwa, po komentarz zwracamy się do naszego Kuby Maciejewskiego, który znowu jest na Ukrainie, więc pewnie ma takie bezpośrednie kontakty z Ukraińcami, bo przecież to oni będą w dużej mierze tą stroną, jeżeli dojdzie do takiej rozmowy o pokoju i oni będą przyjmowali albo nie warunki, które Rosja chciałaby na nich wymusić przy pomocy, podejrzewam, właśnie pomocy kanclerza Scholza i w ogóle Zachodu. Kuba, jak czy ta wypowiedź kanclerza Scholza, który już mówi o tym, że będzie konferencja pokojowa z udziałem Rosji, to wzbudza jakieś, no powiedziałabym, zdenerwowanie na Ukrainie? No ja tu jestem ze zwykłymi żołnierzami na wschodzie obwodu charkowskiego, trochę w takich domowych warunkach improwizowanych, za co przepraszam. Natomiast z przecieków z Kijowa można by tak metaforycznie ująć, że Ukraińcy patrzą po sobie zdziwieni. Nikt Olafa Scholza o to nie pytał. On sam występuje z taką inicjatywą, od razu mówiąc nie o Ukrainie jako podmiocie tej sprawy, tylko o Rosji, więc to zabrzmiało bardzo niebezpiecznie. Tymczasem rosyjskie media podchwytują to entuzjastycznie, zapowiadając, że Zachód jest już wojną zmęczony i będzie trzeba usiąść do rozmów, ale to by oznaczało jakieś cesje terytorialne na rzecz Rosji. Nikt z Ukraińcami tego nie konsultował. Z Ukraińcami, którzy tutaj naprawdę nieustannie walczą, przerywają krew, tracą swoich ludzi, swoich żołnierzy, swoich przyjaciół na froncie i oni nie chcą oddawać tej ziemi, na której już poległ jakiś bliski im człowiek. Jeszcze to nie dotarło do tych Ukraińców. W ich mediach jest tylko wzmiankowana ta sprawa z kanclerzem Scholzem, ale jestem pewien, że poczucia bycia sprzedanym za jakieś zakulisowe intrygi zaraz się po Ukrainie rozleje. Natomiast Ukraina nie ma wpływu na swoją władzę, w warunkach wojennych nie ma wyborów, więc wszyscy są zdani na salony kijowskie w większym stopniu niż my na salony Tuska i jego otoczenia. No właśnie, bo wygląda na to, i to właściwie od pierwszych dni tej wojny, że Niemcy aż przybierają nogami, żeby wrócić do normalnych stosunków gospodarczych z Rosją. I właśnie tutaj ta wypowiedź kanclerza Scholza pięknie się to wpisuje. Ale czy takie warunki, które, jak podejrzewam, byłyby postawione Ukrainie, to znaczy zatrzymanie przez Rosję tych terytoriów, które zajęła w 2014 roku, oraz obietnica, że Ukraina nie będzie przyjęta ani do Unii Europejskiej, ani do NATO, w ogóle są do zaakceptowania przez Ukraińców, nawet przez te salony ukraińskie? Nie, no ja tutaj odczuwam, że naprawdę władza Ukrainy oderwała się od reszty Ukraińców. Słyszałem od jednego majora niesamowite słowa, i to kiedy jechaliśmy wzdłuż frontu rosyjsko-ukraińskiego, powiedział mi jeden major tak: dla tych w Kijowie wojna już się dawno skończyła. My tu walczymy, oni już żyją innym życiem. Tu chodziło o te władze, które są w jakichś gabinetach, jeżdżą po świecie, rozmawiają, występują na konferencjach prasowych, a no tu naprawdę trzeba się schylać, gdy mocniej zadrży sufit od jakiegoś wybuchu. Więc to rozwarstwienie między Ukrainą a jej władzą jest bardzo wyraźne. Zastanawiam się, czy Kijów zdaje sobie sprawę z tych nastrojów, bo tu mi z kolei inny oficer powiedział tak: jeśli oddadzą choćby pięć ziemi Rosjanom, to będą mieli w Kijowie nowy Majdan. Takie rzeczy słyszę wśród tych, którzy są fundamentem obecnej Ukrainy. Właśnie tak sobie... najodważniejszych, najlepszych. Właśnie tak sobie pomyślałam o tym Majdanie w momencie, kiedy mówiłeś o tym, jakie są odczucia Ukraińców. Bardzo ci dziękuję, uważaj na siebie i wracaj do nas. Jak